Jim Carrey odpalił w filmie Telemania genialny tekst. Jedynym mankamentem życia jest brak ścieżki dźwiękowej. Będąc melomanem, trudno się z tym nie zgodzić. Muzyka w życiu dała mi bardzo wiele. Raz minimalizowała stres, dół czy niepowodzenie, raz potęgowała szczęście, radość, powodzenie. Towarzyszyła jednak zawsze, w każdym aspekcie życia. Prawdziwą jej moc poznałem jednak, gdy połączyłem ją ze sportem. Ksywka Ruby102, cyfra nieprzypadkowa, zmieniła się na tą, którą znacie. Liczba ulubionych wykonawców rosła, kilogramy znikały. Gust mój co najmniej eklektyczny. Słucham wszystkiego. Zaraz się jednak o tym przekonacie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich urodzin. Jak najbardziej specjalny odcinek poświęcony kwestii bardzo dla mnie ważnej, aspektowi bardzo dla mnie istotnemu. O co chodzi? Ten odcinek będzie, powiedzmy, taką zbiorczą odpowiedzią na wiele zapytań pod Q&A Zapytaj Roya, dotyczących czego słucham, jakie zespoły, jaka muzyka, jakie gatunki. Z całym szacunkiem do muzyki nie można jej nie poświęcić czegoś dłuższego. Pewien trybut dla muzyki, biorąc pod uwagę, ile w moim życiu zmieniła, jak ważną rolę odegrała. Dlatego dzisiaj troszeczkę sobie o tym porozmawiamy. W tyle będą lecieć tapetki moich ulubionych zespołów, które przytoczę też pod koniec materiału. Póki co być na bakier z muzyką, nie słuchać w ogóle muzyki, to jest pewien grzech. To jest pewien grzech. Tak jak to było zaakcentowane we wstępie, muzyka ma tak nieprawdopodobną moc, iż może wyodrębnić, uwydatnić, spotęgować wrażenia. Spotęgować wrażenia, działać leczniczo, jako antidotum, lek, opium, w sytuacjach kryzysowych, ale również w sytuacjach bardzo szczęśliwych, potęgując właśnie tą radość. Sytuacja, gdzie gestykulacja jest dowodem, że czujemy muzykę i jak najbardziej nie możemy się tego wstydzić, bo czy jesteśmy na dyskotece, czy jedziemy tramwajem, czy idziemy na autobus, czy gramy gdziekolwiek, ta muzyka nam towarzyszy. Czasem zależna od nas, czasem nam narzucona. Nie zmienia to jednak faktu, że dzięki przeróżnym urządzeniom przenośnym jest ona cały czas blisko naszemu sercu, blisko naszego serca, tak samo jak blisko naszych uszu. Jak to było ze mną? Jak to było ze mną? Początki jak najbardziej niewinne. To był okres, gdzie na topie był Fun Factory, Mr. President, Kapitan Jack bodajże, Leroy, takie klimaty. Ja w tym momencie poszedłem w taką dosyć mocną niszę. To był Phil Collins, Genesis, Alanis Morissette, jak i Seal. Nikt za bardzo nie wiedział, co to jest, czym to się je, co to w ogóle jest, nikt tego nie słucha, to nie jest to fajne. To jest oczywiście kolejny błąd. Każdy ma prawo słuchać to, czego chce, to, co mu dosłownie w sercu, w duszy gra, ma prawo się z tym afiszować. Muzyka jest dla ludzi, jest przepotężny wybór, co nie zmienia faktu, że ostatnimi czasy, pomijając oczywiście dubstep, który jest według mnie, powiedzmy, miałem wrażenie, że już nowy gatunek muzyczny jest w stanie być wymyślony, wprowadza to jakąś tam nutkę, być może kontrowersyjną, nieważne, trzeba uszanować ten dubstep za odkostnienie, wprowadzenie pewnej świeżości w to wszystko w dobie w ogóle plastikowych, cukierkowatych girls bandów, boys bandów, czy cipowatych małych kolesi, no nie, no masakra, tak, to co się teraz dzieje, nie wiem, może ja dalej żyję latami 90., końcem 80., bo nie wiem, bo tęsknię, bo byłem młodszy, może po prostu wtedy był rozkwit zajebistej muzyki, im człowiek starszy, tym bardziej pamięta lata poprzednie, rzadko podniecamy się tą muzyką aktualną, co nie zmienia faktu, że gdy dorośniecie, akurat będziecie wspominać ten okres, który ja nie wspominam. Nieważne, miałem mówić o przeszłości, początkach, zapędziłem się trochę, no ale tak to bywa. Ale to było tak, w kwestii tych moich zespołów, to było tak bardzo spontanicznie, od czasu do czasu, towarzyszyło przy rysowaniu, przy chodzeniu do szkoły, w tramwaju, jeszcze na stare kaseciaki, pamiętam potem CD-meny, MP3-acze, to już w ogóle był mega przełom, ale o co chodzi? Tak naprawdę moja miłość do muzyki zaczęła się od fantastycznej, mojej ukochanej, najlepszej
formacji U2 z Bono na czele. To był bodajże okres, w którym powiedzmy, ojciec zaproponował mi właśnie płytę. To był The Best Of. Pierwszy The Best Of, bo były dwa The Best Ofy właśnie YouTube. No i totalnie odpłynąłem. Pamiętam, że ta muzyka leciała w tle. Ja rozumiem Fallouta 1, Fallouta 2 i dlatego mi się to w ogóle to tak zajebiście skorelowało. Czyli jakby połączyłem muzykę zewnętrzną z in-game'em, że tak mogę, myślę, że tak mogę powiedzieć. Tym bardziej cieszą mnie takie eksperymenty, że słuchamy prawdziwej muzyki, nie zrobionej dla, powiedzmy, gier, tylko zapożyczona skądś. Właśnie w grach nowoczesnych, na przykład weźmy sobie zapowiedź Preya 2 i Johnny Cash w tle. Weźmy sobie jeden z najbardziej zajebistych, jeśli chodzi o muzykę, trailerów, to do Dragon Age'a 1. This is a new shit Merlina Mansona. Rozpierdol, idealne podkreślenie. I właśnie bardzo lubię, że te dwa media, te dwie, powiedzmy, gałęzie kultury się łączą w tak zajebistą całość. Potem były kwestie jak najbardziej pochodne pokroju R.E.M., In Excess, Bruce Springsteen. Jak coś pominę teraz, zaraz to przytoczę, zawsze mogą mnie wesprzeć tapetki w tle dla urozmaicenia i umilenia przekazu. Potem, gdy zacząłem mocniej wchodzić, powiedzmy, w in-game, w malowanie, w rysowanie, w granie, ta muzyka starałem się, by była bardziej, powiedzmy, taka elektroniczna, mechaniczna, żywiołowa, dynamiczna, jeśli chodzi o gry, a także taka spokojna, refleksyjna, intrygująca, jeśli chodzi o, nie wiem, okres jakichś randek, pierwszych przeżyć uczuciowych, jak i rysowanie, malowanie. Także jeśli chodzi o tą pierwszą kwestię, to tutaj jak najbardziej świat niszczy Moby, Chemical Brothers, Fatboy Slim, Underworld, Planet Funk. Jeśli chodzi o tą spokojniejszą kwestię, to właśnie wspomniana Alanis Morissette, Sheryl Crow, Madonna. Tak, kobiet też można słuchać i też są w tym wszystkim zajebiste. Do tego wszystkiego Rolling Stones, no to zaraz wszystko wymienię, ale tak jak mówię, ten mój gust zawsze był eklektyczny, nieokreślony. Nie mam gustu muzycznego wyrobionego, bo słucham wszystkiego, co nie zmienia faktu, że nie można mnie nazwać pejoratywnie, negatywnie, bezguściem, bo to jest w ogóle inne wyrażenie, inne określenie. Też bardzo lubiłem tak zwany wariabilizm. Wariabilizm to się wzięło bodajże ze sztuki, kiedy w danym dziele, czy to malarskim, rzeźbie architektonicznej, było połączenie różnych gatunków. I wariabilizm muzyczny to jest coś właśnie pokroju na przykład zajebistej kapeli Dropkick Murphys, gdzie mamy ostre bębny, mocne rżnięcie na gitarach, mamy właśnie dudy, harmonijkę, jakieś wstawki elektroniczne, tak samo jak na przykład czym bawi się Fatboy Slim, miksując płyty jazzowe, bluesowe, dodając do tego ostry zastrzyk elektroniki, tego typu, powiedzmy, zabawa. Podobnie Moby wspomniany. Tak, bardzo lubiłem właśnie, powiedzmy, tego typu eksperymenty, które summa summarum dawały no, niezapomnianą werbalną jazdę. I tak jak mówię, zaraz przytoczę wam w sumie najważniejsze swoje zespoły, na podstawie których wyczajcie, że można słuchać absolutnie wszystkiego, można się odnaleźć w każdej muzyce i można bezczelnie, ale nie pejoratywnie wykorzystać tą muzykę do spotęgowania właśnie tej wspomnianej we wstępie radości, satysfakcji, minimalizacji niepowodzenia, doła, chociaż tu jest kwestia kontrowersyjna. Ja często, gdy miałem doła, słuchałem dołujących piosenek. Taki troszeczkę masochizm psychiczny na zasadzie gaszenia ognia ogniem. Co też w sumie dawało interesujące, ciekawe, niezapomniane efekty. Tych zespołów, tych wykonawców przez całe moje życie zbierała się cała masa. Z każdą piosenką, z każdym zespołem, podobnie jak właśnie z grami, wiąże się jakieś wspomnienie, jakaś przygoda, jakaś historia, taki, powiedzmy, muzyczny klucz otwierający dane wspomnienie w naszym mózgu. Coś w tym stylu i to jest być może właśnie magią piosenek,
pewną cechą niesamowitą. Bono właśnie kiedyś bardzo fajnie powiedział, że z filmami bywa tak, że oglądam je raz, dwa, trzy, kilkadziesiąt razy, te najlepsze. A muzykę, daną piosenkę jesteśmy w stanie odsłuchać kilka tysięcy, kilka milionów w ciągu całego życia. I to jest magią, że niektóre utwory się nie nudzą tak mocno, wkupują się w nasze łaski, odciskają piętno w sensie pozytywnym. To jest coś niesamowitego. Zawsze chciałem napisać jakiś taki tekst, powiedzieć. Cieszę się właśnie, że mam ku temu okazję dzięki Kaonowi na YouTubie. Bo tak samo jak sport, sztuka, gry czy ludologia, paintball, trochę tego jest. Tak samo muzyka jest tutaj kwestią na równi istotną, ważną. Tak samo jak podczas biegania, czy powiedzmy maszerowania, podróżowania, nie wiem, jeżdżenia. Bardzo fajna była muzyka, która mi się kojarzyła właśnie z grami, która powodowała, że słuchając tej muzyki wyobrażałem sobie, jakbym był w grze, miałem przed oczami powiedzmy jakieś konkretne sceny, które miały miejsce w grze, bądź całkowicie wymyślone przeze mnie. Tak samo znajdziecie to właśnie gdzieś tutaj w materiale o odchudzaniu. Muzyka podczas biegania potrafiła całkowicie wyłączyć zmysły, mózg od zmęczenia, przekierowywując powiedzmy to wszystko na wczucie się w muzyki, w tą pewną rytmiczność ułatwiającą bieg, wysiłek generalnie fizyczny. Kolejny atut, kolejna zajebista możliwość wykorzystania muzyki do po prostu szczęśliwego życia. Przejdźmy sobie do meritum. To jest właśnie jeden z tych programów, myślę, że dla Was fajnych, gdzie jesteście w stanie mnie poznać właśnie od tej strony, po stronie audio, jak się to mówi. Tutaj kolejność jest jak najbardziej przypadkowa. Zmiksowałem to trochę wszystko. Jeśli odnajdziecie tam siebie, jeśli słuchacie podobnej muzyki, no to pozdrawiam, szacun i tarcza. I tyle. Cieszmy się po prostu tą muzyką, bo ona dla nas po prostu jest. To jest pewien utrwalacz wspaniałych, nie zawsze wspaniałych wspomnień, ale zawsze jednak jakąś rolę odgrywa. U2, R.E.M., Moby, Chemical Brothers, Fatboy Slim, Planet Funk, Chaka Pong, Underworld, Bruce Springsteen, In Excess, Rolling Stones, Johnny Cash, Guns N' Roses, Timo Maas, Korn, System of a Down, Rage Against the Machine, Metallica, Sheryl Crow, Madonna, Alanis Morissette, Rammstein, Seal, Bloodhound Gang, Eminem, Franz Ferdinand, Manic Street Preachers, Red Hot Chili Peppers, The Verve, Skrillex, Filter, Massive Attack, Marilyn Manson, Kazik, Mysłowic. To są moi kochani przyjaciele, którzy towarzyszyli mi i dalej towarzyszą, mam nadzieję, że w dalszym ciągu będą towarzyszyć przez całe moje życie. I nawet nie jestem w stanie ująć tego słowami, jak wiele im zawdzięczam. A wy, jakim zespołom cokolwiek zawdzięczacie, pochwalcie się, przedstawcie się, zadeklarujcie, co wam dokładnie w duszy gra.